Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Was, drodzy siostry i bracia, na naszym spotkaniu, by rozważać Słowo Boże przeznaczone na jutrzejszy dzień, a jest to fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 5, od wersetu 1 do 11. Przez chwilę spróbujmy się skupić i pomodlić, prosząc Ducha Świętego o światło, o mądrość, abyśmy byli otwarci na przyjęcie daru Słowa Bożego, by je uważnie wysłuchać i dopuścić gdzieś głęboko do naszego serca. Takie słowa modlitwy do Ducha Świętego. O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz. Pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. Matko Najświętsza, Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Amen. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł z łodzi i nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Na wstępie tego fragmentu Ewangelii spróbujmy zobaczyć ten tłum, który ciśnie się do Jezusa, żeby słuchać Słowa Bożego. Spróbujmy kontemplować tę scenę, która objawia pragnienie słuchania Słowa Bożego. Ludzie cisną się wokół Jezusa, żeby nie uronić ani jednego słowa. Pomyślmy o sobie i postawmy sobie pytanie, czy jest w nas podobne pragnienie, czy tak bardzo zależy nam na słuchaniu Słowa Bożego. Przez jakie trudności niekiedy trzeba nam się przyciskać, żeby otworzyć swoje serce na przyjęcie słowa. I to może być tłum w naszym wnętrzu, wypełniony mnóstwem spraw do załatwienia, różnych planów, różnych problemów, czasem ambicji, urazów. To wszystko, co wypełnia nasze wnętrze. I te pragnienia są tym wszystkim często przytłoczone. Czy podejmujemy ten codzienny trud, czasem zmęczenia, czasem rutyny, żeby dopuścić to słowo do naszego serca. Nieraz ten tłum może być z zewnątrz, jeśli idzie o nasz
plan dnia, jakiś porządek dnia, może czasem trudno nam zdobyć się na taki moment wyciszenia, skupienia, który trzeba niekiedy wywalczyć, żeby stanąć tak bardzo bezpośrednio przed Bożym Słowem i dopuścić je do swojego wnętrza. Pomyślmy o tym, żeby odnowić sobie te pragnienia. Jakie te pragnienia mamy w tej chwili w sobie? I teraz popatrzmy dalej na Szymona i jego relacje z Jezusem. Szymon z pewnością widzi to wszystko, co się dzieje wokół Jezusa. Widzi ten tłum, który się do Niego przeciska, wsłuchuje się także z wszystkimi w słowa Jezusa. Ale przecież on wcześniej także doświadczył mocy tego słowa, kiedy Jezus przyszedł do jego domu, uzdrowił teściową i tego samego dnia pod wieczór widział chyba te tłumy ludzi chorych, których Jezus uzdrawiał, wypędzał z nich złego ducha, a więc miał już jakieś doświadczenie. Można powiedzieć, że ta jego wędrówka za Jezusem już niejako się zaczęła. I Szymon miał świadomość tego, że ma do czynienia z kimś niezwykłym. I słyszeliśmy dzisiaj, jak Jezus wykorzystuje łódź Szymona jako ambonę. To był pierwszy krok w kierunku Szymona. Zauważmy, jak Jezus powoli, delikatnie będzie pragnął zaprosić Szymona na wspólną wędrówkę dalej z nim, towarzyszenie mu. Jezus wybiera tę łódź Szymona i to jest też, zauważmy, Jezus jakby wchodzi w sytuację codziennego życia Szymona. To było jego narzędzie pracy. Jezus chce go spotkać właśnie tu, gdzie jest, gdzie pracuje. I w ten sposób jakby przygotowuje go do roli pomocnika Jezusa. Siedzi Szymon w łodzi obok mistrza, naprzeciw zebranych ludzi i uczył się, co i jak trzeba mówić. Można powiedzieć, to była pierwsza lekcja, chociaż jeszcze Szymon do końca o tym nie wiedział. A kiedy Jezus skończył mówić, nastąpił dalszy ciąg przygotowania Szymona. Przyszła pora na to, żeby przekonał się, jaką moc ma Słowo Boże. On doświadczał mocy tego Słowa, ale teraz ma go to dotknąć bardzo osobiście. Dostał od Jezusa absurdalne polecenie. Absurdalne z punktu widzenia doświadczonego rybaka. Nie mieściło się w jego świadomości rybaka, jak to łowić ryby na głębinie o takiej porze, kiedy całą noc wysiłku, trudu nie przyniosło żadnych owoców i on teraz ma to czynić. Dlatego zaprotestował, może raczej wyraził zdziwienie. Ale zauważmy, że Szymon już zaczyna ufać Jezusowi. Słyszymy jego pierwsze wyznanie wiary. Na Twoje słowo zarzucę sieć. Zaufał temu nauczycielowi, zaufał komuś, kto nie był rybakiem. Zaufał wbrew swojemu wieloletniemu doświadczeniu rybaka. Zaufał Jezusowi, bo zaczął pojmować, że to polecenie wydaje mu ktoś, kto jest naprawdę niezwykły. I skutek tego zaufania, można powiedzieć, zwalił Szymona z nóg. Przekroczył wszystkie jego wyobrażenia. Niezwykła mnogość ryb w miejscu i w czasie, gdzie nie miało prawa się to wydarzyć. Czyżby ryby wykonywały także polecenia mistrza? I zareagował lękiem. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny. Można się nieco dziwić, że była taka reakcja Szymona. Zamiast się ucieszyć tym nadzwyczajnym połowem ryb, to on
całe to wydarzenie jakby odnosi do siebie, skupia się na sobie, na tym, kim jest, odkrywa to. Być może nurtowało go pytanie, kim jest ten Jezus, o którym tyle słyszał, od którego też doświadczył, prawda, bezpośredniego działania mocy w swoim domu. Może zadało sobie pytanie, jaki jest sens wędrowania tych tłumów z Jezusem? Być może też sam stawiał sobie pytanie, czy nie trzeba byłoby się udać razem z Jezusem? Tego nie wiemy. W każdym razie Szymon doświadczył naprawdę, kim jest, że jest słabym, kruchym grzesznikiem. A Jezus przyszedł na świat, żeby przekonać nas o grzechu. Ale nie chciał nas przez to upokorzyć. Wystarczyło, że objawił ludziom swoją niezwykłą boską moc i miłosierdzie. I Szymon zderzył się z tą mocą, której nie pojmował. Dzięki temu zobaczył siebie jak w lustrze. W konfrontacji z działaniem Jezusa zobaczył swoją bezradność, kruchość. Bez uniżenia, bez poniżania wypowiedział prawdę o sobie. Odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Ale to Szymonowe odejdź ode mnie to jakby było też taką próbą, no co, zostaję z grzechem sam i sam sobie poradzę. Święta Matka Teresa z Kalkuty, której wspomnienie możemy obchodzić w dniu jutrzejszym, mająca swoje własne doświadczenia na drodze za Jezusem, zapisała jednoznacznie: nie wolno mi próbować kontrolować działanie Bożego. Nie wolno mi pragnąć jasnego poznania moich postępów na drodze do doskonałości. Nie mogę także dokładnie wiedzieć, na jakim etapie tej drogi jestem. Muszę Jemu zostawić, Jemu samemu, wybór środku. A Jezus z Szymona nie zamierzał zrezygnować. Wręcz przeciwnie, teraz ich związek się jeszcze bardziej zacieśnia. Bo Szymon usłyszał te słowa, które wielokrotnie w Ewangelii będzie dane mu słyszeć: nie bójcie, nie bój się, to do niego bardzo osobiście. I ta lekcja trwała dalej: odtąd będziesz łowił ludzi. Jak usłyszeliśmy, Szymon poszedł za Jezusem, zostawił wszystko, poszedł za Jezusem. Możemy przypuszczać, że jeszcze wtedy nie rozumiał znaczenia słów Jezusa. Jeszcze wtedy także nie był w stanie doświadczyć i zrozumieć, co to znaczy, że jestem grzeszny. Przyjdzie taki czas, kiedy bardzo osobiście tego doświadczy, a jednocześnie zrozumie, że to Boże miłosierdzie może przemienić jego grzeszne życie naprawdę święte życie. I z tej drogi, na którą Jezus go zaprosił, nie rezygnuje. Czy możemy odnieść te doświadczenia Szymona do siebie? Niech nam znowu pomaga święta Matka Teresa z Kalkuty, ta kobieta, która swoim przykładem, swoją apostolską działalnością poruszyła miliony serc ludzkich i która zachęcała ludzi na wszystkich kontynentach do działania wypływającego ze współczucia. Mówi się o niej, że się przyczyniła do budowania cywilizacji miłości jak nikt do tej pory. Kiedy próbowano z uznaniem mówić o sukcesach jej zgromadzenia, ona odpychała te słowa pochwały. My nie czynimy nic, On dokonuje wszystkiego, mówił. Wszelka chwała Jemu powinna być oddana. Bo Bóg nie powołał mnie, abym odnosiła sukcesy,
powołał mnie, abym była wierna. Kapitalne słowa, że warto do nich powracać. Powołał nas, abyśmy byli wierni i wierni w drobiazgach codziennego życia. Możemy zapytać siebie, bez względu na to, czym się zajmujemy, czy mamy takie rozumienie owoców naszej pracy, naszych starań, naszych wysiłków? Czy dostrzegamy, że te nasze zdolności, nasze prace, że to wszystko ma źródło w Bogu? On nas obdarzył takimi talentami, takimi możliwościami, a nasz udział w tym jest tylko maleńką cząstką. Stoi też przed nami podstawowe pytanie o sens naszego życia. Czy my w nim wypełniamy swój własny, prywatny plan? Czy też plan naszego Stwórcy i Pana? I to pytanie powinno nam właściwie towarzyszyć każdego dnia, kiedy odmawiamy modlitwę: Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I znowu niech pomocą dla nas będą tutaj słowa Matki Teresy, która mówi: pozwól Bogu posługiwać się Tobą bez pytania Cię o zdanie. Pozwól, by Pan Cię pochwycił. Daj mu się pochwycić i pozwól mu zrobić z Tobą wszystko, co Jemu się podoba. No tak nam podpowiada, tak żyła. Więc próbujmy podjąć tę jej sugestię. Tak dał się pochwycić Jezusowi Szymon, później nazwany Piotrem. Usłyszeliśmy dziś, że poszedł za Jezusem, zostawił wszystko. Czy to oznacza, że mamy porzucić nasze dotychczasowe zajęcia? Może dla jednych może to oznaczać taki radykalny wybór drogi życiowej za Jezusem. A dla wielu z nas może to będzie okazja do wyjrzenia w całe swoje codzienne życie. Może trzeba poczynić pewne korekty, coś zmienić, żeby to słowo bardziej nas przenikało, żebyśmy się bardziej dali prowadzić temu Duchowi Bożemu. Może nam po prostu potrzeba takiego wewnętrznego, całkowitego oddania się Bogu i tego wszystkiego, co robimy, właśnie żeby Jemu powierzyć, z prośbą, żeby zechciał przyjąć to moje działanie, moje cierpienie, mój trud, naszą modlitwę, jako uczestnictwo w Jego Bożym planie. I tego sobie, drodzy siostry, bracia, życzmy. I jeszcze zakończmy taką modlitwą świętej Matki Teresy z Kalkuty. Oby także ta jej modlitwa stawała się chociaż w części naszym pragnieniem, by tak żyć. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób całkowity, by życie moje promieniowało Twoim życiem, aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie, aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, tylko Ciebie we mnie. Pozostań we mnie, dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże wszystkim.